Przyszedłem do wiewiórek, tak troszkę u nich tutaj zrobić porządku, bo dlatego, że no dałem teraz właśnie jeść, nie, spójrzcie jak mało, naprawdę tyle to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby dawać, ale znacie sytuację, wiecie jak one tego dużo mają, napakowane zapasy, dlatego staram się, no nie mam sumienia w ogóle ich nie dawać, nie, aczkolwiek jakbym nie dał i nawet i jeszcze tutaj tydzień, to by się tu nic nie stało. Spójrzcie tylko na ścianę. Robiły sobie dosłownie koszyczki za siatką pełną orzechów. Przecież tam jakby tych orzechów zebrał z tych, co napakowały sobie w przeróżne miejsca, bo mówię, tu są akurat widoczne na ścianie czy gdzieś. No tu to mam nadzieję, że są same skorupy już na tej budce. Dlatego już tutaj, że wszystko jest stąd wyjedzone. Myślę, że tak samo mnóstwo byśmy znaleźli pośród tych, co są na ziemi. Na ziemi, to na podłodze, że tak trochę mówię. Ale spójrzcie, też to jest multum tego. I podejrzewam, że też wiele, wiele z nich jest zagrzebanych. Gdzieś właśnie pod tym sianem, pod tymi skorupami. O, jak się przyglądałem, na nie siedzą. A co chcę powiedzieć? Chciałem pokazać właśnie budę w środku. Tak to wygląda. Nie wiem, czy się ją tutaj. A nie, jest otwarcie. Elegancko będzie wszystko widać. Jeszcze lepiej. Spójrzcie. Ja tą budkę zaraz zdejmę i zajrzymy do środka. Zdjąłem budkę całkiem. Od nich z tej wodiarki wyciągnąłem. Nie wiem, ile ona waży, 6 kg więcej. Nie dałem rady jej podnieść dosłownie. Teraz wysypiemy te orzechy wszystkie. Są tylko orzeszki. No jeszcze wcześniej trochę widzę. Mają tam skorupek, a jeszcze nawet i kukurydza. A potem już tylko orzech się zbierał. Proszę. Wywaliłem to wszystko. Sterta. Normalnie sterta orzechów. Będzie z 5 kg to gwarantowane. Przybiorę, zobaczę co jest z nich dobrego. Ale widzę, że one są w ogóle pełne. One są pełne. No, są gdzie nie gdzie skorupki. Tak jak i tutaj. Troszkę będzie na pewno i skorupek. To takie widzę z dołu. Czyli wcześniej jeszcze sobie upychały, jak nie miały zapasów. Jeszcze jak. Może mniej dostawały, może więcej zjadały po prostu. Mniej mogły pochować, więc były i połówki. I nawet, tak jak widzicie, kukurydza, jak wcześniej wspomniałem, są orzeszki laskowe. A potem, jak już były pełne michy na okrągło, no, nam się wydawało, że jak włożymy jedzenie do miseczek i w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch, miseczki są puste, to mieliśmy wrażenie, że one są głodne. Więc szybko dorzucaliśmy je. Nie mówię, że już 2-3 razy dziennie, absolutnie, ale za każdym razem po prostu więcej. One chowały to wszystko. Wszystko chowały, upychały. W kąty, do budki, spiżarki robiły. A my donosiliśmy. Tu będę miał kolejne wolierki do sprzątnięcia. Bo tutaj jak widać, o to jest, proszę bardzo. Co prawda wystaje siano, ale nie wierzę, że pod tym sianem nie ma napakowane orzechów. Tu wystarczy na ściany spojrzeć. Ile tego jest zasiadka napychanego? Normalnie. U nas się wiesza obrazki, jak one sobie jabłka, marchę widzę, orzechy przeróżne. Wszystko mają. Także musimy te budki pozdejmować, posprzątać, no bo chociażby jak przyjdą lęgi, a to już będzie niebawem, bo to myślę, że tak już zacznie się od marca, to po prostu muszą mieć wolne, bo przecież muszą gdzieś te młode, jak gdzieś jak coś zakotuje, gdzieś te młode muszą się lęgnąć przecież, nie? Także albo będą wyrzucać po prostu wszystkie te orzechy na zewnątrz, żeby zwolnić budkę,
albo się zaczną bić po prostu o budkę wolną, także sprzątać będziemy, będziemy to wszystko wywalać. Nie da się jej zwalczać. Ma chęć, to wiewióra się kręci tutaj, troszkę się boi, bo stoję, ale ma chęć coś ukraść z michy. O, trochę się płoszy. Orzeczka sobie wzięła. Ciekawe właśnie, czy będzie zakopywać, czy jeść, ale myślę, że skrobię go, jakby się dobiera do środka. Do budki włożymy im siano, żeby im wyścielić nieco. No i tą budkę zawieszę teraz. Budkę zawiesiłem. Ciekawy jestem, czy dalej będzie służyć jako spiżarka, dalej będę pakować do niej wszystko. No to zajrzę sobie później. Jak na razie widzę, że z miseczki niewiele powyciągały. Orzechy, zboże, wszystko jest. Tu jeden. Pilnuję swoich orzeszków. Gdzieś odwinęły siatkę i proszę bardzo, wlazł do środka, orzechów napakował pod spód i pilnuje. Także już wiadomo, że siatka trochę była źle uczepiona. Trzeba będzie po prostu te orzeszki wszystkie wyjąć i gęsto tymi metalowymi kółeczkami poprzyciskać do samego po prostu, raz przy razie do samego końca. Bo gdzieś odwinęły, znalazły miejsce i odwinęły. Tu wiewióreczką jeszcze dzisiaj nie dawałam jeść. One mają, zobaczymy, zostało im tylko, jak widzicie, niewiele zboża. One, że tak się wyrażę, są już na diecie od ostatniego filmu, kiedy to właśnie też pokazywałem ich pełne budy. Będę musiał to jeszcze zaraz wywalić. Zaraz muszę. Oj, tu się nie bardzo. No widać, że też naładowane. Tylko że tutaj widzę z kolei jest taka sieczka, wręcz bym powiedział, bo jest mnóstwo siana i skorupki. Nie ma pewnych orzeszków jak w tamtej budce. No ale tu może jest ta różnica, że one mają tu trzy u siebie. W tej wolierce mają trzy budki. Mają gdzie nocować. Jedna i druga. A to nie wiem, bo to nie wygląda mi na spiżarkę, to wygląda mi raczej na śmietnik, bo praktycznie sam bałagan tam tylko jest taki. Co jeszcze? Będę musiał im tutaj przynieść siano, bo teraz im rzucamy, niedużo co prawda, garstkę tylko, ale tak jak się spojrzę teraz po tej podłodze, nie ma ziepka nigdzie go. Także nie wiem, czy go po prostu jedzą, czy wpychają sobie na posłanie. Nie widziałem, żeby właśnie jadły, chociaż gdzieś kiedyś ktoś czy mi pisał, czy gdzieś czytałem, że jedzą siano jak króliki, ale to, tak jak mówię, ja tego nie widziałem, więc tak. Czy na przykład mi stwierdzić z całą stanowczością, że trzeba im dawać, bo muszą jeść. Ale na pewno przyniosę, wrzucimy. Wziąłem garstkę od baranków, które tam się za ścianą odzywają, pewno słyszycie. No i zobaczymy. Czy się tym zainteresuje? Minęło kilka minut, poszedłem do domu, wróciłem, ale widzę, że sianko nieruszone, więc jeśli byłyby króliczki, to sianko by brały na pewno. Także może one prędzej je biorą sobie po prostu do wyściełania budek, aniżeli do jedzenia.